Dzień dobry. Dzisiaj kiszone pomidory. Najlepiej jakby były zielone, całe zielone, tak? To są wtedy najlepsze, ale czerwone też mogą być, ale najlepiej też niedojrzałe. Ułożyłam je do słoiczka i teraz dodajemy ząbek czosnku. Można koper w łodyżkach, ale ja mam taki koper włoski, po prostu trochę takich ziaren, chrzan i czerwoną papryczkę. I tutaj przygotowałam zalewę. To jest woda zagotowana z solą, z łyżeczką soli i trochę gorczycy. Czekamy, aż to się zawrze i będziemy zalewać na gorąco, a potem do góry nogami ustawiamy w słoiczku. I pomidory są pyszne na zimę, zakwaszone, na sałatkę czy tak zjeść, i też ten sok jest też wspaniały później z tych pomidorów, także takie kiszone pomidory też, tak jak mówię, najlepiej zielone, to są wspaniałe. Ale może być takie na wpół dojrzałe, tak jak teraz właśnie te. No i zalewam zalewą do pełna, tak żeby przykryć. Tutaj zaraz gorczycę jeszcze dołożę. Słoiczek dokręciłam i ustawiam do góry nogami. W ten sposób. I on po wystygnięciu ustawiamy do szafki. To jest tak samo jak ogórki, więc może troszeczkę gazować i wtedy oczywiście nie odkręcać tego. Jeżeli tam troszkę podcieknie, to też nie przeszkadza. To po prostu najlepiej ułożyć na ściereczkę i za po 2-3 dniach będzie ukiszone. Odstawić sobie do chłodnego miejsca na zimę. Dziękuję.